Hej, witajcie w projekcie Denko. We wrześniu całkiem sporą siatę mam dla Was dzisiaj, więc od razu może przejdę do rzeczy. Pierwszy produkt, oliwka HIP. To jest taki standard w mojej pielęgnacji. Nie będę się tu dużo rozgadywać na ten temat. Używam pod prysznicem na mokrą skórę, nakładam, potem wycieram ręcznikiem i już. To jest taki niezbędnik u mnie pod prysznicem. Następnie to jest babcia Gertruda, o której Wam czytałam ostatnio w holu. Relaksujący żel pod prysznic, organiczny ekstrakt z czarnej borówki, organiczny ekstrakt z eukaliptusa, ponieważ mi napisaliście, że babcia Gertruda to jest ta sama firma, co babcia... babuszka Agafi, której maseczka mnie tak tragicznie podrażniła, więc używałam tego mydła jako mydła do rąk. Nie jako żel pod prysznic, gdyż po prostu się boję, ale jako mydło do rąk w kuchni. Sprawdziło się super, więc ekstra. Tutaj mam dwie maseczki. Ja je zamawiałam z kosmetyków z Ameryki, one były w holu i to jest Beauty Face Intelligent Skin Therapy, ekstremalnie nawilżająca maska z kwasem hialuronowym i łagodząca maska do skóry wrażliwej z rumiankiem. Całkiem ok, natomiast szału jakiegoś wielkiego nie zauważyłam. Zużyłam też sól do kąpieli, która jeszcze bardzo ładnie pachnie, z DM-u z zeszłego roku. Ona miała taki zimowy, żurawinowy jakiś tam zapach. No ale zużyłam sobie teraz, jest ok. Ja co roku takie różne zapachowe rzeczy do kąpieli kupuję, bo w DM-ie jest bardzo duża oferta tych wszystkich i płynów do kąpieli, żeli, pod prysznic. Jakoś tak dużo więcej ciekawych produktów niż u nas. Więc sobie przywożę czasami coś. Zużyłam też, o, jeszcze mokry, wyjęty spod prysznica, ten żel z Isany z misiem koala, który Wam pokazywałam w poprzednim holu i w tym teraz ostatnim. Bardzo fajnie mi się te żele sprawdziły, więc kupiłam jeszcze dwa takie. Jeszcze jest miś panda, to jest edycja limitowana. Miś koala moim zdaniem o wiele ładniej pachnie. To był taki zapach, powiedziałabym, owocowy, bardzo fajny. Zużyłam, nie wiem już którą butelkę, miksy. Tutaj to była optymalna tolerancja, bardzo wrażliwa i reaktywna skóra twarzy i powiek. Mój ulubiony micelarny płyn do demakijażu. Ja go używam jako jeden z trzech kroków, czyli najpierw na wacik i zmywam wszystko, tusz, brwi, pomadkę, wszystkie kolorowe rzeczy, które mam na twarzy i potem przechodzę do dalszego demakijażu i świetnie mi się sprawdza ta miksa. Ona nie jest bardzo tania, ale też nie jest, nie wiem, tak droga jak na przykład Bioderma czy Vichy. W promocję można kupić poniżej 20 zł, normalnie chyba kosztuje 20 kilka. I naprawdę nie wiem, które to już jest moje opakowanie i super mi się sprawdza i na pewno będę używać dalej, chyba że odkryję coś lepszego. Tutaj mamy Head & Shoulders, to Tomek zużył i też wiecie, że on jest fanem wszystkich fruktisów z Garniera ze względu na zapach. On po prostu uwielbia zapach tych szamponów. Ja nie mogę ich używać, bo one mi za bardzo wysuszają skórę głowy i potem mnie skóra głowy po nich swędzi i ja nie przepadam za nimi. Chociaż maski mają całkiem niezłe. O matko, widzę, że tu mi się coś wylało. Piren. Płyn micelarny, fizjologiczny, żel do higieny intymnej. Nie wiem jak to się ma, że on jest micelarny, ale całkiem przyjemny, fajny płyn do higieny intymnej. Zużyłam cały, byłam zadowolona. Tutaj jeszcze mamy Green Pharmacy. O matko, coś mi się tu wylało i wybaczcie, ale mi po prostu coś tutaj cieknie. To był zapach figowy, o ile tak, olej arganowy i figi. Bardzo ładnie pachniał, bardzo lubiłam ten żel i był bardzo wydajny. To też jest duża butla, 500 ml, ale naprawdę na długo mi wystarczył. Byłam z niego zadowolona. I
tutaj jeszcze mamy niestety łak, który się wylał, Pantene Provi, to jest szampon odnowa nawilżenia. Używał go Tomek i dostał od niego straszliwego łupieżu. On jest pełny, zresztą jak widać tu coś się właśnie z niego wylało. I on, ja mu go dałam, bo on mi został przysłany. Używał go kilka razy i dostał strasznego łupieżu, także ja go nie używałam, nie wiem, ale ostrzegam, uważajcie. Tutaj te dwa produkty może wyjmę, bo niestety on mi się tutaj wylał i boję się, że zaraz będę mieć na spodniach wszystko. Tu jest taki wielka butla Cetaphilu. To była jakaś edycja limitowana wyłącznie w Super Farm. Ja też pokazywałam Wam we vlogu. Nie pamiętam, kiedy go kupowałam. Starczył mi na długo. I tak jak zawsze mówię, na temat Cetaphilu zdania są bardzo podzielone. Część dziewczyn bardzo lubi, część nie znosi. Zależy, do czego go chcemy używać. Jeżeli chcecie go używać do demakijażu, to jako jeden z trzech skroków, bo ja go używam na końcu. Najpierw płyn micelarny, potem olejek do demakijażu i na końcu buzię zmywam tym. Lub używam go rano, kiedy wstaję i no nie miałam makijażu, ale chcę po nocy oczyścić twarz z pielęgnacji, to wtedy on się świetnie nadaje. Świetnie się też sprawdza w trakcie wszelkich kuracji takimi maściami na receptę, produktami z kwasami. Za każdym razem, nie wiem, o, na przykład po opalaniu, jeżeli by się zdarzyło, że twarz jest podrażniona, we wszystkich momentach, kiedy potrzebujemy bardzo delikatnej pielęgnacji, to on bardzo fajnie się sprawdza. Ja już kupiłam kolejną butelkę, jest wielki, ma pompkę i no, ja go bardzo lubię. Tak jak mówię, kupiłam kolejne opakowanie. I mamy tutaj też nawilżający krem do twarzy Kiehl's. Ja Wam pokazywałam we vlogu, że kupiłam go Tomkowi i na początku marudził, ale potem był całkiem zadowolony. Ja przyznam Wam się, że też używałam tego kremu. Całkiem fajny krem nawilżający. To jest 24-godzinna nawilżająca formuła do codziennego użytku, zawierająca wyciąg z roślin pustynnych i fajny nawilżający krem, dlatego że dawał nawilżenie, ale nadal moja skóra, która momentami jest tłusta, momentami mieszana, fajnie go wchłaniała, bo czasami są takie produkty, które są nawilżające, ale są tak ciężkie, że moja skóra nie jest w stanie z tego wchłonąć, albo mi się roluje pod makijażem, albo mi się tutaj wszystko przetłuszcza, a ten krem fajnie nawilżał moją skórę, nie powodując takich tego typu problemów. To wszystko jeżeli chodzi o denko w tym miesiącu. Ja już uciekam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!